Wiecie co, jak tak słucham świadectw, to zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy i my wszyscy musimy sobie z tego zdawać sprawę, że diabeł będzie nam zawsze pokazywał to, czego my nie mamy, a Bóg będzie nam zawsze pokazywał to, co my mamy. I teraz w zależności od tego, na co patrzymy, tak będziemy mieli w swoim życiu. Bo ten, który wie, że ma, to temu będzie dodane. A ten, który nie ma, to i tak nic nie będzie miał. Śpiewaliśmy dzisiaj tutaj taką pieśń o tym, że co darował nam Pan. I myślę, że wiele osób śpiewa tylko o tym tak naprawdę, że są świadomi tego, że darował nam zbawienie i darowane są nasze grzechy. Ale jak to mamy w sobie utwierdzone, że zbawienia nie utracimy, że to już mamy dane, to jest za krzyżem więcej. I tak naprawdę możesz śpiewać o tym, co ci darował Pan. A dał każdemu. Dzisiaj rano jechałam i sobie czytałam, co napisał Paweł w 12 rozdziale do Koryntian. Napisał, a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, żebyście byli nieświadomi rzeczy. I napisał tam później dalej tak naprawdę o bardzo różnych rzeczach. O darze uzdrawiania nawet gdzieś dalej niż o różnych posługach. Są bardzo różne rzeczy, bardzo różne posługi, bardzo różne cechy, które mamy w sobie. To jest to wszystko, co dostaliśmy od Boga. To są nasze dary. Coś, co w sobie rozwijamy. Coś, co w sobie mamy, czym dysponujemy. Nawet tak jak Michał powiedział, Malwina jest w Rumunii, a my tutaj mamy bardzo dużo z tego, co możemy też jej dać, bo mamy takie różne w sobie dary. I Agata głosiła tydzień temu chyba o umocnieniu, o utwierdzeniu, o ukorzenieniu w prawdzie. To też tym, w czym my się musimy utwierdzić, to świadomości tego, że mamy w sobie bardzo różne rzeczy, bardzo różne, i to są dary. To jest to, w czym jesteśmy wyposażeni. To, czego możemy użyć dla królestwa. I bez świadomości tego, to ciągle będziemy chodzić jak tacy nieprzytomni, nieświadomi i niedojrzali. Bo jeżeli będziemy patrzeć na to, czego nie ma, to ludzie w świecie, gdy patrzą na to, czego nie mają, to piją, to ćpają, to cudzołożą, to szukają różnego rodzaju dziwnego hobby, to sobie muszą czegoś dodać i tak dalej. Bo oni patrzą na to, czego nie mają. Ale my jako ludzie królestwa, jeżeli będziemy patrzeć na to, co pokazuje nam Bóg, a pokazuje nam to, co mamy, to będziemy rozkwitować i się rozwijać. A każdy z nas coś ma. Więc zobaczcie, diabeł będzie nam tylko to pokazywał, czego nie ma. A Bóg będzie ci zawsze pokazywał to, co masz. I na pewno coś masz. I zacznij myśleć o tym, co masz. Jak Emily powiedziała, ufam mojemu Panu. Wierzę w to, że mam. I nieważne, co mówią lekarze. Co ich chciał pokazać diabeł. Ufaj temu, co masz. Tak? Pomyśl o tym w ogóle, co masz i jak to wykorzystać. Może to jest jakaś jedna drobna rzecz. Nieważne, co ma kto inny. Ty masz to. Rozwiń sobie w to. Może jesteś dobry w zaczepianiu ludzi. Świetna rzecz. Rozwiń to. Może jesteś gościnny, uprzejmy. Może dobrze gotujesz. Rozwiń to, co masz. A to się pomnoży.